Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj poszukamy troszeczkę diaksów, ponieważ jak widzicie mam pilof i miecz diamentowy, a potrzebuję oczywiście jeszcze zbrojki i tak dalej, więc do ostatnio wykopanej jakby sztolni idę teraz i zacznę szukać po prostu moich diamentów. Tutaj się jeszcze nie przekopałem. Kurde, zapominam tutaj, że nie mogę na to skakać, bo nie trafię. W każdym bądź razie jeszcze muszę tak kombinować, żeby tutaj schodzić, ale pewnego pięknego razu zrobię tak, że po prostu będę schodził bezpośrednio do tutaj albo na górę tych schodów, albo na dolnie tutaj na dół. Oczywiście dokopałem się już do bedrocka, co w zasadzie na początku nie wiedziałem, co to jest, dlatego też pytałem was na Discordzie, żebyście mi odpowiedzieli i generalnie się dowiedziałem, że tego nie mogę zniszczyć. Znaczy tego się nie da zniszczyć na survivalu, czyli tutaj gdzie ja gram. I teraz w sumie co 3, nie? Raz, dwa, trzy. W sumie to jest coś takiego jak tutaj, nie? Że 3 te są jakby dostępne, znaczy dostępne, że się tak pojawiają. O, nawet te diamentowe to się szybciej kopie tutaj. To mi się już podoba. To ja tu spadłem, to jest dziura. Halo. Dobra, co mam? Aha, tu mam bruk. To trzeba zrobić tak, żeby tutaj nie spadać. Tu trzeba spokojnie sobie tutaj wykopać. Nie wiem, ile mam wgłębić dalej w sumie, bo nagrywam ten odcinek po tym, po ostatnim od razu, bo mam trochę czasu. Ale tutaj dalej nic nie widzę. Najwyżej będę dalej po prostu szedł. Raz, dwa, trzy. I tutaj coś szukamy. Może on będzie gdzieś wyżej, być może on będzie gdzieś tam niżej. Teraz co może i pozbieram nawet tutaj to złoto. O. Tutaj, ale szybciutko teraz leci, naprawdę. Ło. Masakra. Widzę, że on się tak nie niszczy tutaj, że to trwałość ma naprawdę dużą. Naprawdę sporo. Sporo wytrzymałości ma. Nawet mi się podoba. Mam nadzieję, że mieczyk będzie tak samo tutaj wytrzymały. Wezmę sobie to złoto. I zobaczcie, jest to złoto tutaj. Złota też jest troszeczkę. O, tutaj. Kurde, pozbierałem wszystko. No niestety, jak to wyrzucę, to ono gdzieś tutaj jednak się przechowuje. Dobra, dawaj złoto, dawaj złociszko. Teraz bym w zasadzie, wiecie co zrobił? To wyrzucił tutaj, ja będę ja sobie to zaraz zamuruję, spokojnie. Teraz tak. To bym mógł tutaj w zasadzie zostawić. To bym wywalił. Ziemię bym wywalił. No i teraz. Kurde, wróciło do mnie. Dobra, później sobie to gdzieś tam kiedyś wyrzucę. Na razie zostawiam to po prostu tak jak jest. Tutaj już nic nie ma. Tu już było kopane. Idziemy tutaj. O, coś tutaj się pojawiło. Żelazo. Ruda żelaza. Dobra. O, coś tutaj znowu jest. To jest ziemia. Dobra, to czyli tak. Tutaj sobie rozstawiam lampeczkę. Ty patrz tutaj, człowieku. Ej, to jednak dobrze. Dobrze tutaj. Czemu to jest taka dziura? Co tu się dzieje? Jacyś górnicy byli przede mną? Dobra, tutaj trzeba się przekopać. No nie masz łopaty. Czemu żeś nie zabrał ze sobą łopaty? O, węgiel mamy, dobrze, dobrze. Patrz ile surowców tutaj. Jeszcze, patrz. Patrz tam jeszcze. Już wszystko. O, przecież magicznie nie wskoczy tutaj do ekwipunku, nie? Robimy tu. A żwir tu jest. Kurde, muszę tą łopatę sobie zrobić. Że mnie nie zasypało zaraz. Mam nadzieję, że mnie nie zasypie. Mi nikt na głowę tutaj nie skoczy, nie spadnie mi nic. To będzie dobrze. Kurde, się trochę wystraszyłem tej mojej pochodni. Okej. Okay. Trzeba wejść. Trzeba skopać. Patrz, złoto od razu. Człowiek. Tutaj trzeba troszeczkę przekopać. Ale ja to bym najchętniej chciał znaleźć nie złoto, a diamenciki. Diamenciki mnie tutaj najbardziej interesują. Jest gdzieś też co obok? Już nie ma. Już nie widzę. Dobra, to mamy przekopane. Tu jeszcze. Jeszcze to widzę. Nie zapomniał. O, wejść bardzo dobrze. Ile mam? Ruda żelaza 12. Tego 17. No i bardzo...
Co to było? Co to za dźwięk? Ten czerwony tu jest. Ale dźwięk był mega creepy, nie? Mega przerażający. Tu jest może zero świetni, bo mi się będą te spawnować. Gałgany jedne. Otwory i spółka. Nie, to jest redstone. Redstone, nie? Sfruskowany redstone. Kurde, do barwnika można chyba użyć. Tego nawet. Kopiemy dalej, człowieku. Patrz. Patrz, jakie rzeczy ja tu odkrywam. Nie no, pewnie nie. Teraz to niektórzy to tacy będą, bo to dla nich to jest codzienność na pewno, ale ja. Dla mnie nie. Ja się cieszę. Ja sobie na razie odkrywam tą giereczkę w dalszym ciągu. Chcę coś wydobywać się. I czerwony robię, jak się go tutaj trochę nadszarpnie, że tak powiem. Ale on tutaj nie jest ani żaden jakiś toksyczny, nie? Ani nic. Po prostu on się taki czerwoniutki robi. Jaśniejszy. O, nie czerwoniutki, tylko jaśniejszy. O, patrz. Węgiel. Człowieku, kopalnia normalnie ma ziemię. Tylko czemu ja znajduję takie, powiedzmy... No, redstone raczej mi się teraz nie przyda do niczego. Zapewne. Bardziej by mi się diamencik przydał. Żebym mógł wyruszyć na jakąś wyprawę dalszą. Zobaczyć jakąś cywilizację, może inną. W ogóle chyba jakieś tam wioski nawet będą. Znamy tutaj. Już wszystko? Pokaż. Wszystko. Zostawię sobie tutaj jednak światełko, żeby wiecie. W razie W. Ok, lecimy dalej. Coś... Kurde. A było tak fajnie jasno. I się skończyło. Jednak coś tam wyżej też takie surowce tutaj mogę zdobyć. Zostaw tu. Idziemy wyżej. Coś będzie. Nic raczej nie będzie, ale... Ale... W zasadzie bruk to mi się tylko jedynie do czego przyda. Do tego, żeby to na kamień po prostu przepalić. Na nic innego. Nie ma tutaj nic. Nie ma tu nic. Nie, szkoda mi kilofa. Że taki żelazny to mógłbym mieć tutaj w zapasie, nie? Chociaż jeden. Ok, tego nie niszcz. Idziemy dalej. Nic nie widzę. Żeby było z surowców. Ale sztolnia taka może być. Taka może być. Nie, tu cyk. Cyk. To chyba bardziej nie będę tego rozwalał. Ponieważ ja sobie zrobię to troszeczkę inaczej. Zrobię sobie tak. Zniszczę sobie to. Żebym tutaj uzyskał. Oczywiście mój. Moją wspaniałomyślną pochodnię. Tyk, lecimy, dobra. Tutaj już nic nie będzie, ale żeby więcej trochę światła tutaj przepadało. O! Dobrze, raz, dwa, trzy. I tutaj w tym miejscu trzeba szukać. Mam nadzieję, że w końcu na te diaksy tutaj trafią. Jak nie trafię, to porażka będzie. Przy każdym tym oczywiście sobie zapalę tutaj pochodnie, to by było jasno. Weź ten granit, bo to, ten granicik ci do niczego tutaj nie będzie potrzebny. O, na żwir tutaj. Padam. O, jest ten. Redstone. Redstone, tylko redstone mi wpadł tutaj. Na ten. To muszę wyrzucić przecież, no. Co ja bym tutaj wsadził? Paźle, ty, ale redstone mam trochę. 42. Dużo. Dużo. To sobie wrzucę. To sobie wrzucę. Nie, muszę iść po łopatę. Nie, no zobaczcie, jaka niespodzianka. No zaraz spił mi się to przy drabince, no. Nie wiem, w którym miejscu. Czy może stąd, bo tu jest trochę ciemno. Ale... Patrz. O kurde. Ale mnie wystraszył z tego, jak spadł. Człowiek. To jednak nie takie bezpieczne. Trzeba uważać. Mam nadzieję, że tu już więcej się nie pojawi. Oni mi sapią gdzieś tutaj ze ścianami zawsze. Ale ja się tym nie przejmuję. Już złoto przetapiam, to przetapię to dalej. Potrzebowałem łopatę, nie? Żelazną oczywiście, bo po co mi jakaś tam inna. Tu.
Tyk, chociaż to mogę sobie z tym zamienić. I teraz tak, co ja bym sobie tutaj schował? Tu bym sobie schował żelazo. Siemień tu bym sobie schował, bo to mi nie jest do niczego potrzebne. Wędkę mam, ale na razie na ryby nie idę. Patyk, patyk oczywiście. Zostaję. Pochodnie zostają, bo pochodnie mi się przydadzą. To pochodnie to mi się na pewno przydadzą. Dobra, trzeba wyrzucić to, co zbędne. I tak. Ziemia. Granit. Granit. Joryt. Bruk. 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 Andezyt. Bruk. Ten może zostać. Schody bym sobie schował. Schodów raczej już nie będę robił. Tu bym sobie. Są jeszcze jedne. W razie co? Tu mam trochę węgla. Mam trochę węgla, to sobie dorzucę to tutaj. Czemu ty żeś to wyrzucił? Czy ty jesteś jakiś nienormalny? To dorzucę? Oj, widzicie? Pięknie, ładnie. Pięknie, ładnie, super. Krzały tutaj, żeby mi nic nie wpadało. To raczej bym mógł wyrzucić. Tamto, to jest bardzo ważne. To nie jest ani trochę takie jakby ważne. Chociaż może trochę. O, porządek jest? Jest, bardzo ładne. Bardzo mnie to cieszy. Teraz tak, łopatę mam, idę na dół. Tutaj one są za płytkie, mi się wydaje, że może coś jeszcze tam będzie. Kurde z tym. O, tu co mogę postawić. Tam mnie nie będę rozwalał. Dawaj dalej, lecimy. Zobaczymy, może coś z tego będzie. No chyba tutaj jednak będzie odpowiednio, bo to będzie za ciemno. Na szerokość jeszcze. Przekopmy, zobaczmy. Nic nie widzę. Tu być może natrafię na coś? No niestety nie. Dobra, czyli to jest spalone. Tu nic nie ma. Zobaczmy jeszcze tu. O, widzicie? Ruda żelaza. A tak to bym przeminął. O, jedno dalej bym pokopał i bym się tutaj dostał oczywiście do niej. Ale po co z lenistwa? Patrz, jeszcze ten tutaj. Jaderski. O kurde, patrzcie jak złoża. Patrzcie jak elegancko tutaj wyszło. No. Dobra, to sobie trzeba rozwalić. To sobie muszę rozwalić rzeczywiście. To. Tu muszę postawić. Tu muszę widzieć. Tu się muszę przekopać, żebym widział. Gdzie się to kończy. Gdzie to skończyło. Ale dalej na diamenty nie mogę natrafić. To jest kurde. Szok dla mnie. O, ładnie tutaj przekopię, zobacz, patrz. Zaraz wyjdę, o, z drugiej strony wyszedłem. Okej, okay, super, tutaj. Tyk, trochę więcej światła, żeby wpadło. No i dobra, patrzcie, kurde, jaki exclusive. Dwie połączone w zasadzie jakby chodniki w jeden. Bo tyle tutaj złoża tutaj było. Nie można było tego przepuścić. Mam nadzieję, że to po prostu ta pasa się nie kończy na tym. Bo wciąż potrzebuję jaksów. Do tego, żeby sobie ulepszyć rzeczywiście moją mój ekwipunek cały, nie? Dobra, to tutaj mamy załatwione. Tu już jest wszystko zrobione, tak jakby, zakończone. Ty. Ale to przeszedłem z tej do tej. Później na tą, następną. Ale bym tutaj ładnie ominął to. Kurde, lecimy dalej. Może coś jeszcze tutaj będzie, może się wykopi. Tu coś będzie. Ale chyba nie ma nic. Chyba nic nie będzie. Chyba, że znowu się zacznę przekopywać do tej następnej. I wtedy coś może poznajduję. Biorę mi wszystko dosłownie, kurde. Trochę niedobrze. Bo później mam taki śmietnik trochę w ekwipunku. No tak. No tak, oczywiście musiałeś zniszczyć to. Jak zawsze. A, tu jest ta. Dobra, bo tu jest już ta ziemia. Chyba nic. Ten żwir jest w sumie dobry do tego, żeby po prostu zdobyć krzemień. Tutaj jeszcze jest trochę żwiru. Ej, to jest bardzo...
Bardzo dużo żwiru. To nie, to ja tutaj muszę iść. Ziemień mi się oczywiście przyda, to na pewno. Aha. Łukiem też da się piasek rozwalić, jakby ktoś tam pytał kiedyś. Wpadek. Dalej? Dalej, ty, cały to jest ten. Mam jakiś ksiemień? Nie, tu jest. Jeden dopiero. Niech będzie. Będzie to w tym miejscu. Patrz, ja się tutaj dostałem, już przekopałem się do tej drugiej. Normalnie, dobra, ale lecę dalej, nie? Ja nie ma co się zatrzymywać. To jest trochę ciemno. O, już od razu lepiej. Tutaj się trzeba przekopać. Tu jest jeszcze wir. I to wszystko. A i tylko poszedłem po łopatę, tylko dlatego, że tutaj ten jeden był. A bo tu też jest. Patrz, ale tutaj jeszcze trochę zebrałem. Co ty, człowieku? Patrz, ile ksiemienia byś zostawił. Tu nie ma ksiemienia i tu nie ma ksiemienia. O kurde, to jest cała ściana tutaj. Tak. I dobrze, i niedobrze. Ej, co to się podziało tutaj? Zobaczcie. Bardzo dużo żwiru. Naprawdę, bardzo dużo ilości tutaj. Zrzucę sobie to na dół, to wszystko. Tam jeszcze mogę sobie zrzucić. Tam jeszcze dalej, to się ciągnie i ciągnie, człowieku. Zobacz. Ale łopatę wykorzystujemy do tego celu, oczywiście. Po tym, tutaj sobie mogę oświetlić. Zawsze mi będzie lepiej. I to jeszcze dalej. Tu się chyba rozwala, tu się przekopie. Ile jeszcze? O, tutaj spadło. Tu jeszcze spadło. Dobra, patrz, kopiemy. Pojedynczo. Najmniej tak schodzi. Lepiej od góry sobie zacząć. O, jest ksiemień. Tu jeszcze po bokach. Patrz, kurde, patrz ile tego jest. Tego naprawdę masakrycznie dużo. Czyżby ksiemień? Bo nic nie spadło. Nie. Niestety nie. To. Tutaj. Tutaj, tutaj. Tu na pewno. Tam już raczej nie. Ja tam już nie widzę. Czyli tak jakby się po prostu to już skończyło. Na tym tutaj. No ale dobra, fajnie. Tak jak widać, po prostu gdzieś tam w dole można też również ten krzemień zdobyć. Tak, lecimy teraz tutaj. To jest bardzo ważne, żeby tam się gdzieś dostać. Ten diament był, być może za nisko po prostu szukam tych diamentów. Być może to trzeba troszeczkę jakby wyżej. One występują chyba trochę jednak wyżej z tego, co tam gdzieś kiedyś udało mi się dowiedzieć na Wikipedii. Ej, znowu ten dźwięk był. Nie wiem, o co chodzi. Czy ja mam się obawiać tutaj czegoś? Czy nie? Raczej takie normalne. Tego tutaj jeszcze, człowiek. Patrz. Kurde, lecimy. Andrzej ładnie przekopał tutaj. O, patrz jeszcze, ale bym przeoczył. Już bym sobie poszedł. Pomyślał, że a, nie ma tu już nic. Jeden. Tutaj. Bo oczywiście zaraz bym to zostawił, nie? Jak to ja. Dobra, tutaj już nie ma nic. To jest czysto. Tak sobie tylko zostawię tutaj taką lampeczkę, żeby na przykład mi się tutaj nie rodziły potworki i spółka. Idziemy chyba dalej, tak? Powinien mi się chyba dalej. Chociaż nie wiem, zobaczę sobie po prostu, gdzie się one spawnują. Dobra, czyli po prostu trzeba iść na poziom 11, bo tak podobno jest najlepiej. Jestem na poziomie 11, czyli to gdzieś tutaj. Tutaj muszę szukać diamentu, czyli to w zasadzie tak, jak żebym tutaj ostatnio znalazł. W tych jakoś okolicach. Diamencika. Ja mam redstone'a, ty patrz, ile mam redstone'a, już dużo. Następny, następny, następny. I kurde, nie ma nic.
Wiecie co, jak znajdę coś, to ja się po prostu odezwę do was. Nie wiem, gdzie się Chunk kończy tutaj. Pewnie się trochę mi zostało. Co prawda nie jest to diament, ale lazuryt chyba, bo jest taki niebieski. Zaraz zobaczę. Lazuryt, lazuryt, lazuryt. Ty, nawet 8 sztuk nie leci. Jestem ciekaw, czy w ogóle coś, do czego się mi tak będzie potrzebny. Oprócz może, nie wiem, jakiegoś barwnika czy coś. Bo podejrzewam, że tylko do barwnika mi raczej tutaj się przyda to. Zobaczcie, mamy kolejnego redstone'a. Na poziomie 11. No ale niestety nie mamy wciąż tutaj żadnego diamentu. To jest w zasadzie trochę dziwne według mnie. Być może po prostu, no nie wiem, nie przeszedłem do następnego czanka, czy o co to chodzi, no ale trochę jednak. To jest jakiś po prostu, nie wiem, północ czy co? Ten dźwięk, czy o co w tym chodzi? To już nie jest w sumie takie straszne, nie? Jak na początku, jak to pierwszy raz gdzieś tam usłyszałem. Czy coś, ale trochę dalej jakby niepokojące. Nie wiem, o co chodzi. Lecę dalej. A raczej już po prostu diamentu tutaj nie znajdę, że jest 21 minut już odcinka, no to trochę chyba za długo. I po prostu, nie wiem, może będę szukał po prostu w jakichś innych kopalniach. Na przykład wyruszę gdzieś na podbój. Żeby tak dobrze to powiedzieć, podbój świata, podbój kontynentu. I jeśli bym znalazł na przykład jakąś jaskinię, to wtedy bym do niej wszedł i tam bym może coś tam poszukał. Bo czasami znajdują się, znaczy czasami natrafiałem gdzieś na jakieś takie głębsze jaskinie. Jak na przykład w ostatnim odcinku, nie w ostatnim, przedostatnim. Dwa odcinki wcześniej. Po prostu jak zaczynałem, to jak znalazłem tą jedną jaskinię, to i druga była taka. W zasadzie taki wąwóz, coś takiego. Generalnie ładnie to wyglądało, ale no, żeby tam wejść, to naprawdę trzeba było być przygotowanym już. Dobra, jeszcze tylko kawałek, jak tutaj nic nie znajdę, to trudno, to się poddaje wtedy. Nie wiem za bardzo, jak mam czytać, które to są te czanki tutaj, bo zobaczcie, mam 10, 11, 2, ale kurde, nie wiem jak to za bardzo, bo to jest 0, 15 później i tak dalej. Tak jakby trochę jednak gdzieś piąte czanki zmieniały. No, generalnie tak mówię, no nie wiem jak mam to czytać po prostu tą tabelę. Dlatego też na tym koniec. Tutaj jest, o, głodny się robię, to muszę sobie coś zjeść. Oczywiście sztolnię będę kontynuował sobie w jakimś tam wolnym czasie. Trochę tylko tak bardziej ciemno tutaj jest. No ale dobra, dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka, jeśli się to podobało, to oczywiście zostaw w górę, zasubskrybuj ten kanał, pamiętaj o dzwoneczku, jeśli jesteś nowy. Mam nadzieję, że napiszesz jakiś komentarz odnośnie tego odcinka, albo po prostu jakiś tam dla zasięgu. Mam nadzieję, że też wpadniesz na mojego Instagrama, czy na mojego Discorda, linki masz w opisie. I mam nadzieję też, że do następnego odcinka. Na razie.